Witajcie kochani, witajcie. Oj, dzisiaj mamy 14 listopada 2024. Jutro ta super pełnia Księżyca w Byku. Przypominam tylko. Saturn rusza do przodu, karma, 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 odpowiedzialność, prawda i po łapkach, jeżeli coś nie tak. Działanie Urana, połączenie z uranem, szok, niespodzianki, zaskakujące informacje. I to już działa jakiś czas. To nie to, że tylko jednego dnia o jednej porze. Plus, aj, plus, aż szukam tutaj w tej chwili, gwiazda Algo, która powiązana jest, uważaj, Byś nie stracił straciła głowy. Ale także i wygrana możliwa. Więc patrzymy pozytywnie. Najważniejsza to ta pełnia księżyca. Super pełnia, która odsłania tajemnice, odkrywa prawdę. No i kochani, patrzcie, chciałam jak najlepiej. Dlatego jest na początku właśnie ta cała informacja. O panu Szymonie Hołowni, no to już rozumiecie, o kim my będziemy dzisiaj mówić. Możecie se w każdej chwili zatrzymać i poczytać. To są wiadomości z Wikipedia, urodzony w Białymstoku, ja zambrowianka, więc to blisko. Z znaku... Panny, a więc może być i pracowity, i bardzo konkretny. Wręcz wszystko musi być doskonałe, doskonałe. Jak najbardziej jest to możliwe, ale patrzcie, co wyszło innego. Ja zrobiłam całe zdjęcie pana Szymona i chciałam, żeby on był właśnie w tle, a to wyszło tak. No, coś takiego. Gwiazda, alkohol związana jest z ucinaniem głów. Aż, aż sama tak spojrzałam, co to oznacza? No, nie naprawdę uciąć komuś głowę, kochani, to nie rewolucja francuska, tutaj, <ścoughs> tylko, że jest możliwe, że ktoś straci głowę do czegoś. Do kogoś, do czegoś. No, ale ja myślę, że my chyba zrobimy to, co? No, ponieważ jakby nie było, pan Szymon Hołownia jest marszałkiem, i to oznacza, że jest drugą osobą co do ważności w Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, tak, kochani, bardzo ważna pozycja w państwie. Ja nadałam tytuł temu filmikowi Tonący Brzytwy się chwyta. Ponieważ to było pierwsze, o czym pomyślałam, <grywia> kiedy usłyszałam tę nowinę, którą już na początku rzuciłam filmiki i nawet pani Kamila Bierzycka. Pytała, czy to jest możliwe, żeby wiecie co, nie zechcę patrzeć na tego Pana, bo ten Pan, co tutaj widzicie w tle, wiąże się z tym właśnie czymś innym, a mianowicie nie będziecie mieli nic, będziecie szczęśliwi z tymi globalistami. Więc ja zechcę chyba coś, a może coś. Oczywistego, rzeczywistego i bez tego wielkiego tyłu, tylko mój własny dom. Dlaczego chcę o tym mówić, dlaczego to ważne? No, słuchajcie. Pan Szymon Hołownia, pan marszałek Szymon Hołownia, zapowiedział, że będzie starał się o prezydenturę w roku 2025. No, oficjalnie zacznie się, widać i będzie można to ogłaszać w styczniu przyszłego roku. Na razie to jest tak, tylko się zapowiada. Nie wiem, dlaczego ja od razu pomyślałam, że pan premier Donald Tusk może mieć mały problem, kto ma reprezentować i w, jak, w jaki sposób to się odbędzie z tej koalicji obywatelskiej. No bo teraz pan marszałek, hołownia, zdaje się, będzie jakoś tam tylko dwa lata dostał, a później będzie. Pan Włodzimierz Czarzasty przejmie pałeczkę marszałka, więc to może być z tym coś związane. Ambicje pana Szymona Hołowni oczywiście i nie można kogoś potępić za jego ambicje, kochani. Ale i są inni. Jest pan Sikorski, jest pan Trzaskowski, dojdzie jeszcze PiS. I ponieważ ja ostatnio dużo mówię o tym, że ja niezależna, wierzę w niezależnych, pan Szymon Hołownia, ja wam rzucę, co się da, tylko na ten temat, co do tej pory jest, bo to się wszystko wydarzyło wczoraj, 13, w jego pierwszą rocznicę objęcia fotela stanowiska marszałka. I w świętokrzyskiem tak pięknie to ogłosił, ludzie się ogromnie cieszą. Słuchajcie, no dużo by można mówić, ja powiem kilka słów, ale wracając do pana premiera Tuska. Czy była kiedyś taka metoda na sprawdzenie, czy makaron się ugotował? Czy można już odlać wodę i mieć ten makaron gotowy do podania? A mianowicie brało się taki makaron i rzucało się o ścianę. Jeżeli przyległ do tej ściany, ugotowany, jeżeli nie, to odpadł. Ja myślę, że to jest ta metoda, którą pan premier Donald Tusk postanowił zastosować. A co ja tu się będę wychylał, pomyślał sobie, z tym jednym kandydatem, wszyscy będą wściekli. No, który się przyklei do tej ściany, ten będzie startował do tych wyborów prezydenckich. Ten, niech, niech oni się sami segregują. Zobaczymy, co to będzie. Wiecie, ja to tak widzę i się uśmiecham. Okej, okay, no wszystko by się wydawało na razie nieomalże normalne. Gdyby nie to, że to przypomina mi ten chwyt, który już pan hołownie zastosował. No Kto zostanie premierem rządu, kto wygra, tak? I co zrobił? Do końca nie mówił, nie opowiadał się za niczym konkretnym, no bo chciał, żeby pan Tusk przyszedł do niego z propozycją dla niego i dla pana Kosiniaka Kamesza z PSL-u. A tutaj pan Szymon Hołownia, Polska 2050, razem utworzyli tą trzecią. Drogę, która miała być inna właśnie, taka niezależna od PiSu i od Koalicji Obywatelskiej, od PO. No i co się okazało? <grych> okazało się, że przystąpił do Koalicji Obywatelskiej, co ona tam, bo to ten sojusz był możliwy połączenia i dał wygrać panu Tuskowi stołek. Premiera. Więc dzisiaj już ja wiem, że on coś tam musi kombinować. <grywia> już raz się przejechałam, drugi raz już się nie dam. Wy napiszcie, co wy o tym myślicie. Ale to, co on powiedział, on jest dzisiaj niezależny. Chociaż jest szefem, liderem. Polski 2050. Więc co on w tym momencie zrobił, co ja odczytuję? Po pierwsze powiedział dziękuję, do widzenia do trzeciej drogi. No tak, to znaczy, że trzecia droga się rozpada. Tutaj nie będzie kogoś jednego, co proponował. Pan wicepremier Kosiniak Kamer z tak? To już to dziękuję, do widzenia. Natomiast co on powiedział Polsce 2050, co ja usłyszałam. On powiedział, o tak, ja mogę tutaj być i takim marszałkiem może być i jednocześnie być niezależnym. No słuchajcie, no komu taką ciemnotę można wciskać? Kto w to uwierzy? Kto inteligentny w to uwierzy? To Czyli on mówi, bo ja już nikogo wyższego od ciebie nie będę miał. Ja nie mam bosa, bo ja sam jestem liderem. Aha. A być lojalnym i wiernym w stosunku do Polski 2050 czy do takiej trzeciej drogi Kosiniaka Kamysza pana wicepremiera? No, to się nie liczy. No, no, to, to się nie liczy, nikt się nie liczy, on będzie ponad wszystkim, on teraz niezależny. Aż trzeba głęboki e, oddech wziąć na to. Więc mieszkańcy Jędrzejowa, zdaje się to gdzieś tam w Świętokrzyskiem, wcale niewielka sala i niewiele ludzi tam było i pewno większość to może jego włas własni ludzie. Ale aż wstali i klaskali, bili brawa, bo jak ten pierwszy, drugi wstał z pierwszego rzędu, to już reszta wstała. To już ta reszta wstała też. I tacy zadowoleni, tacy szczęśliwi, że w ogóle pan Szymon Hołownia wpadł na taki cudowny pomysł, Czyli już ja nie potrzebuję zadawać pytania, czy zrezygnuje ze stołku marszałka, bo na pewno nie. Bardzo mu się to w to przyda. <laughs> czy zrezygnuje z lidera Polski 2050? No w przeszłości zdaje się szefem był pan Kobosko, więc może teraz przejmie władzę. Tej partii 2050 i w ogóle gdzie ta partia idzie. Skoro lider chce uciekać i chce być li jednocześnie liderem 2050 i prezydentem, i on będzie niezależny. No słuchajcie, on będzie niezależny. <grywia> no wiecie co? Jak już ktoś mówi, że jest z koalicji obywatelskiej, to ja rozumiem. Lewica. Jak ktoś mówi z PiSu, Konfederacji, mówi prawica. Ale szczwany, szczwany. Uu, te, to jest dopiero coś, czego jeszcze nie słyszałam, czego nie grali. On chce wszystko to mieć i jednocześnie wcisnąć ludziom kit w oczy, że on jest niezależny. <zysk> Bo i taki człowiek to powinien iść naprawdę do góry, do góry i od razu tam starać się o stanowisko Ursulli von der Leyen. <grymne> Na pewno być szefem Donalda Tuska, a nie odwrotnie. Wiecie co? Ciekawa jestem. Jak będzie jakiś problem, bo to powinno paść pytanie, gdybym ja mogła zadać panu Szymonowi, Hołowni. Kiedy już zostałby tym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej? Jako niezależny, czyje opinie by były tu najważniejsze? W swojej partii 2053 drogi, pana Tuska. Brukseli Niemiec, czy Pisu i Konfederacji? Osobiście uważam, że to jest. Wiecie, gdyby to było 1 kwietnia wczoraj ogłoszone, był 1 kwietnia, to bym powiedziała, że super żart. <śled> Ale że to było 13 listopada. To absolutnie nie wierzę w to wszystko. Myślę, że dokładnie tak by było, jak te obiecywane 100 konkretów przez pana premiera Donalda Tuska. Ok. Już raz się udało wyprowadzić Polaków w pole. <grytanie> Tej trzeciej, niby innej drodze, okazało się, że lewicy po prostu. I pytanie tylko, czy Polacy dadzą się wyprowadzić w pole po raz drugi? Życzę wszystkiego najlepszego. Wypowiedzcie się. Bardzo jestem ciekawa, co wy na ten temat myślicie. Wszystkiego najlepszego. Pa.